Firmy zbierają coraz ciekawsze, coraz bogatsze doświadczenie chmurowe, Cloud Experience. Jakie to jest doświadczenie pozytywne, negatywne, w jaki sposób zmienia firmy? O tym będziemy rozmawiać z Jarosławem Maślanką, HP Pointnext Services Country liderem w HP. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, witam. Co to jest Cloud Experience? Jaki Cloud Experience zbierają obecnie firmy w Polsce? Pozytywny, negatywny? Jak on je zmienia? Firmy w Polsce na pewno obserwują rynek cloudowy. Większość firm, jakiś część rodzaju aplikacji i usług posiada już w chmurze publicznej, czy to w chmurze prywatnej, ale to jest jeszcze z naszej perspektywy i z perspektywy też rynku obserwacja, bo adopcja chmury publicznej na rynku polskim nie jest jeszcze tak znacząca. Jak na rynkach rozwiniętych w Europie Zachodniej, na przykład do porównania w Skandynawii, ta adopcja wygląda na poziomie 60%. Więc widać, że tutaj cały czas zbieramy, firmy zbierają doświadczenie, uczą się, co też jest ważne, żeby nie podejmować pochopnie decyzji, ale oczywiście widać postępujące i coraz większe zainteresowanie tego rodzaju usługami wynikające również z tego, że właśnie tego typu podejście podejście do modelu usługowego w zakresie dostarczania infrastruktury pozyskiwania infrastruktury no, napędza cyfrową transformację, w której nasze firmy również uczestniczą i chcą, żeby ona przebiegała po prostu w sposób efektywny. Zmień, odmienny do tego, jaki sposób do tej pory można powiedzieć, patrzyły na wydatki związane z IT. Kto jest entuzjastą takiego chmurowego korzystania z technologii bardziej? IT czy może biznes? Niewątpliwie biznes, bo biznes widzi korzyści płynące z szybkiego modelu, który udostępnia chmura, usługi zlokalizowane w chmurze kiedy możemy w szybszy sposób wychodzić z naszym produktem do rynku, do klienta, generować nowe zyski, przychody dla firmy. To widać również po tym, jak na polskim rynku szybko usługi chmurowe dla nas, użytkowników końcowych, są po prostu przyswajane, jak my szybko z tego korzystamy. Ale tutaj, jeżeli chodzi o IT, to, to spowolnienie, czy takie można powiedzieć dystans nie wynika tylko i wyłącznie z niechęci, ale również z różnego rodzaju regulacji i ograniczeń, które występują tutaj w poszczególnych sektorach. Dobrym przykładem jest sektor finansowy, gdzie posiadamy regulację KNF-u, który tak naprawdę definiuje, jakiego typu i jak te usługi w może powinny wyglądać, jak powinny być kontrolowane, jak powinien wyglądać nad nimi nadzór. To nie dotyczy tylko sektora finansowego. Każdy właściwie ze swoich sektorów ma pewnego rodzaju regulacje wymagania jak i również firmy posiadają swoje własne polityki bezpieczeństwa, które ściśle definiują, gdzie danego typu obciążenie, gdzie danego typu przetwarzanie może być realizowane. Pewne uzyskanie pewnej transparentności, mierzalności w, w tym podejściu. To prawdopodobnie są elementy, które naj, najbardziej przekonują do, do tego podejścia chmurowego. Zastanawiam się, na ile CIO może sprzymierzyć się z CFO, Właśnie uzyskując tę ten, ten transparentność wymiaru finansowego, po to, żeby wspierać taką wysokopoziomową strategię cyfryzacji, którą na przykład chce przeprowadzić CEO. Tutaj niewątpliwie rozwiązania chmurowe i tego typu sposób rozliczania usług, w którym ta transparentność jest bardzo widoczna, i właściwie większość modeli, które są na rynku obecne, bazują na tego typu rozliczeniach jest tym elementem, który dla CFO jest parametrem tego, jak szybko i jak efektywnie możemy przeprowadzać transformację w firmie. Bo mamy z, daną, z danym streamem, jeżeli chodzi o transformację, z danym elementem czy obszarem transformacji, widzimy po prostu, jakie generuje to koszty. Jesteśmy w stanie zobaczyć dosyć szybko, przy pomocy również narzędzi analitycznych, czy po prostu ten obszar, ten wybrany kawałek transformacji jest efektywny czy możemy jeszcze nawet wpłynąć na efektywność i, i niewątpliwie też szybkość wdrażania takiego e, projektu w naszej firmie i jak może on się przełożyć na bezpośrednio zyski dla firmy. Więc tutaj CFO jest niewątpliwie e, i narzędzia, które dają rozwiązania chmurowe dla CFO, jest możliwy, ma on niewątpliwie możliwość wspomagania CIO w, w takich rozmowach, w takim podejściu również, w którym kierunku ta transformacja dla firmy powinna przebiegać i w jak najbardziej efektywny sposób. Mierzalne, transparentne, elastyczne i taki, który tak naprawdę pokazuje od razu, gdzie jesteśmy, jeżeli chodzi też o część finansową naszych inwestycji i środków ponoszonych na IT. Tylko, jak są pan wspomniał, to podejście chmurowe jest ograniczone do pewnego wycinka, a rzeczywistość w firmie jest taka, że korzysta z własnej infrastruktury, z chmury prywatnej, de facto też jest to jej infrastruktura ma pewne przygody czy projekty, które zainicjowała w większym, mniejszej skali w, w, chmurze, w chmurze publicznej. Jak uzyskać taki, taką chmurową transparentność, e, mierzalność, zarządzalność przy takim złożonym, hybrydowym środowisku? No tutaj to jest to, co pan wspomniał wcześniej. E, przygoda z chmurą to jest ten experience, którego się uczymy, które firmy również się uczą. E, i jak tutaj pokazują obserwacje rynku i to, co się też na rynku dzieje, to tak naprawdę ten świat nie będzie nigdy tylko i wyłącznie oparty w przyszłości na przetwarzaniu w chmurze. On będzie hybrydowy. Hybrydowy ze względu też na to, że są te różnego rodzaju wymagania e, branżowe, sektorowe, firmowe, które powodują, że część naszego środowiska chcemy mieć jednak zlokalizowaną w naszym data center, czy w data center, który jest pod naszą kontrolą. Tutaj regulacje, takie jak na przykład europejska regulacja GDPR, też ma dosyć duże znaczenie, które definiuje, gdzie te dane powinny się znajdować, kto jest ich właścicielem, w jaki sposób je przetwarzać. Rozwiązanie hybrydowe daje dużą elastyczność, bo możemy na podstawie analizy, która powinna być wykonywana przy każdym projekcie transformacji, analiza potrzeb, właśnie tego, gdzie dana aplikacja. Gdzie dane przetwarzanie powinno być zlokalizowane? Czy powinna być to chmura publiczna, bo tam będzie efektywniej, tam będzie szybciej. I tam tak naprawdę e, e, będzie to nam generowało większe zyski. E, czy powinno być to w naszym data center? E, bo takie mamy wymagania, bo może aplikacja nie jest przystosowana do tego, żeby pracować w, w, po prostu w chmurze publicznej. I tutaj ta hybrydowość. E, Pokazuje, że tak, że również dostawcy usług chmurowych, ci najwięksi gracze na tym rynku również wprowadzają tego typu rozwiązania, więc oni sami zauważyli, że ten świat nie zostanie w całości przeniesiony do chmury, tylko będzie właśnie bazował na tym modelu hybrydowym. Z różnego rodzaju badań, które są przeprowadzane przez, poprzez różnego rodzaju wywiady CIO, czy, czy nawet również CTO. Ta informacja pokazuje, że część aplikacji będzie pracowała w chmurze i tych aplikacji na pewno będzie coraz więcej, bo jest to platforma do, również do wytwarzania i do hostowania aplikacji różnego rodzaju, ale jednak do minimum 40-50% tych aplikacji będzie nadal i obciążenia pozostawało w data center, właśnie w takim modelu hybrydowym. Istotne jest tutaj podejście do tego, żeby mieć nad tym kontrolę i żeby to było w dobry sposób zaplanowane, żeby również wspierało tą naszą cyfrową transformację. Mhm. Czyli wyzwaniem takim dla firmy jest zapanowanie nad cyfrową transformacją, czy tą poprzedzającą de facto transformacją technologiczną, przestawieniem na pewne nowe tory działania, na nowy silnik tego przedsiębiorstwa. I ażby się chciało uzyskać takie podejście, nie wiem kokpitu menedżerskiego dla takiej transformacji technologicznej. Która potem, które potem pozwoli zarządzać również samą transformacją cyfrową, która będzie pewnym procesem, który już na stałe wpisze się w, w, w historię firmy. Tak, zgadza się. Wgląd w to, gdzie nasze obciążenie jest generowane, jakie ono również generuje ze sobą koszty, jest istotne dla, dla firm dla osób, które zarządzają infrastrukturą w firmie, jak i również patrzą na koszty, bo to jest istotne, żeby zobaczyć tak naprawdę, czy to nasze podejście jest właściwe również z punktu widzenia ekonomicznego. I taka możliwość oczywiście istnieje. My w naszym produkcie HP GreenLake, który oferuje właśnie pozyskiwanie infrastruktury w modelu usługowym, posiadamy narzędzie GreenLake Console Central, który umożliwia właśnie w taki gląd w całościowe środowisko, nie tylko w część, która jest związana z naszą z naszym rozwiązaniem, ale również umożliwia porównanie i uzyskanie informacji o kosztach związanych z murą publiczną i umożliwia tak naprawdę na koniec wybór, gdzie dana usługa, gdzie dane obciążenie będzie powoływane, czy to ze względu właśnie regulacji i wymagań związanych z naszą polityką, czy również kosztowym. Dlatego i takie narzędzie z taką historią, o której Pan wspominał, jest dostępne. I firmy mają dzięki temu no, na pewno możliwość łatwiejszego zarządzania, monitorowania, no i też niewątpliwie tego, co jest istotne przy transformacji cyfrowej elastyczności w tym podejściu i decyzji, gdzie w danym momencie to obciążenie i ten nasz, tą naszą infrastrukturę powołać do danej usługi, która w tym momencie jest potrzebna. Mhm. W scenariuszu wykorzystania takiego. Kokpitu, kiedy on już jest zaimplementowany w organizacji, dobrze zdiagnozował sytuację, poklasyfikował, podefiniował wszystko, kto jest takim operatorem, kto korzystać może z tego, z tego kokpitu takim userem czy superuserem? Tutaj przydział ról do takiego kokpitu oczywiście jest regulowany wewnątrz aplikacji on ma możliwość zintegrowania z naszymi systemami dostępu. Ale niewątpliwie cenną informacją dotyczącą tego aspektu, właśnie kosztowego, to jest na pewno informacja, którą będzie zainteresowany CFO, dzięki czemu będzie mógł na bieżąco, w trybie właściwie rzeczywistym, analizować koszty związane z, czy koszty ponoszone na IT w danym rozwiązaniu, czy to w rozwiązaniu, właśnie wykorzystującym nasze środowisko wewnętrzne w tym modelu można powiedzieć chmury prywatnej, hybrydowej czy usług, które uruchomiliśmy i które działają w modelu chmury publicznej. To porównanie, ta analityka po prostu daje taką dodatkową możliwość w podejmowaniu decyzji, ale również w śledzeniu tego jak efektywnie ten nasz proces transformacji przebiega po to, żeby po prostu monitorować, i żeby w odpowiednim momencie podejmować decyzje nawet związaną z tym czy nie wrócić czy nie dokonać powrotu z chmury publicznej do chmury prywatnej. A takie przypadki też mamy, że klienci, duzi klienci, którzy oferują czy którzy oferują usługi dla nas jako użytkowników, zmigrowali swoją infrastrukturę do chmury publicznej po właśnie takim okresie, który dał im możliwość analizy ekonomicznej, stwierdzili, że jednak wracają do własnej infrastruktury w takim modelu hybrydowym, że część tej usługi, która jest niezbędna, udostępniają w chmurze publicznej, ale przenoszą te obciążenia z powrotem do modelu takiego chmury prywatnej, on-premisowej ze względów właśnie ekonomicznych. Mhm. Czyli kiedy coś staje się mierzalne, staje się również zarządzalne, wyjaśnialne na takim poziomie, że różne funkcje, różne, różne osoby w firmie, decyzyjne. Yy, mogą wypracować wspólnie jakiś kierunek działania. Dostają, znaczy zyskują, zyskuje całość pewną, większą elastyczność. E, można lepiej reagować na sytuacje na zewnątrz, wewnątrz. Niewątpliwie ten model usługowy on daje przejrzystość. Przejrzystość związana właśnie z kosztami z tymi kosztami ponoszonymi na to rzeczywiste obciążenie. Tutaj mamy przypadek taki, że nie, nie, nie kupujemy, nie uruchamiamy nadmiarowej infrastruktury, tylko tak naprawdę pozyskujemy tą e, infrastrukturę właśnie jako usługę z taką pojemnością, z takim, można powiedzieć, zapotrzebowaniem, jakie w danym momencie nam jest potrzebne. Rozwiązanie te dają elastyczność, również nasze rozwiązanie HP GreenLake daje tą elastyczność właśnie, że jeżeli potrzebujemy w danym momencie więcej, możemy to więcej pozyskać. Jest to przejrzyste, policzalne, wiemy, jakie będą tego koszty. Jesteśmy te koszty cały czas w momencie trwania tej usługi po prostu kontrolować. Dostajemy o tych kosztach informacje i to jest niewątpliwie zaleta też przy transformacji cyfrowej, że nie operujemy dużymi budżetami, które dosyć często były wcześniej, można powiedzieć, przy realizacji różnych projektów informatycznych. Mieliśmy duży budżet, ten budżet był rozłożony na lata, trzeba było go dobrze kontrolować. Tutaj mamy model, właśnie w którym ten budżet możemy podzielić na poszczególne projekty, i do każdego projektu pozyskujemy tyle infrastruktury, ile właśnie ona potrzebuje, ile ona zużywa. I ułatwia nam to sposób rozliczania, który tak naprawdę polega na tym, że płacimy za to miesięcznie, za to to skonsumowaliśmy. Jeżeli potrzebujemy więcej, to płacimy również za to więcej, ale tylko w momencie, kiedy ono jest nam niezbędne do realizacji danej usługi czy danego po prostu obciążenia. Tak naprawdę bardzo interesujące będzie to, co się będzie działo po zaimplementowaniu takiego kokpitu, kiedy porozdzielane zostaną role, kiedy pojawią się pewne wzorce, pewna biblioteka zastosowań różnych technologii do różnych działów, do różnych. Do różnych Potrzeb takich, takich biznesowych, kiedy będzie rosła cała wiedza taka operacyjna, w jaki sposób tym narzędziem indywidualnie, czy bardzo w, w kontekście danej firmy się posługiwać. I w związku z tym nie będzie to takie mocno takie czyste i wystandaryzowane, wysterylizowane rozwiązanie, tylko coś mocno indywidualnie związanego z, z daną firmą, z jej unikalnością, prawda? Tak, to będzie niewątpliwie pokazywało, na ile efektywne też są pewnego rodzaju projekty, które prowadzimy, na ile efektywny jest ten proces właśnie związany z, z dostarczeniem infrastruktury, z dostarczeniem usług, które są potrzebne do realizacji takich projektów. To będzie dawało tą przejrzystość, o której wcześniej wspominałem. Ale tutaj jest jeszcze jeden taki dosyć ważny element, o którym może nie wspominaliśmy, ale to, co Pan powiedział, że te pewne wzorce, to uczenie się powoduje również, że my jako organizacja musimy się tego uczyć. I ten model hybrydowy, cloudowy, on również powoduje to, że my musimy tutaj dużą uwagę zwrócić na, na pozyskanie wiedzy w tym obszarze której tak naprawdę w obecnych przedsiębiorstwach jeszcze na tyle nie mamy i, i nie przystawiliśmy się na tyle na to, żeby pozyskiwać tą wiedzę dotyczącą rozwiązań chmurowych. Ale dzięki też przejściu w ten moduł usługowy, gdzie dostawcy, czy to co nawet my oferujemy naszym klientom w rozwiązaniu Greenlay, że możemy część rzeczy związanych z infrastrukturą, z utrzymaniem tej infrastruktury. Tak naprawdę przenieść na, nos, na nas, jako na dostawcę tego rozwiązania. Tak samo jest w modelu chmurowym, gdzie część rzeczy związanych po prostu przychodzi na odpowiedzialność po stronie dostawcy, to tutaj zespół IT, ale nie tylko IT, ma nowe możliwości po prostu, właśnie uczenia się tych nowych rozwiązań, pozyskiwania nowej wiedzy i szukania wewnątrz firmy obszarów, które są w stanie tak naprawdę napędzać tą cyfrową transformację tymi nowymi pomysłami, nawet tym zastosowaniem w nowoczesnych rozwiązaniach technologii, obszary typu AI czy machine learning, to tutaj jest ogromny potencjał, potencjał, który jest napędzany właśnie ludźmi i ich wiedzą, ich podejściem i też ich transformacją w tym kierunku i zrozumieniem własnego cloud experience i na tym budowaniem. Odpowiednich schematów działania w odniesieniu do, do, do konkretnych wyzwań czy, 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 czy zadań. Tak, i to jest istotne w szczególności dla firm, które chcą po prostu wyprzedać konkurencję. Że jeżeli te firmy chcą być o krok do przodu, jeżeli chodzi o, o, o ich pozycję na rynku wśród innych, można powiedzieć, dostawców tych samych usług czy ofert, to właśnie istotne jest to, żeby wewnątrz firmy był ten potencjał, żeby ludzie się uczyli nowych rozwiązań, żeby generowali nowe pomysły właśnie na ten biznes. No bo nie tego procesu sama technologia po prostu nam nie zapewni. Tutaj jest ten czynnik ludzki jest nadal istotny i to my tak naprawdę też naszymi pomysłami Naszą wiedzą, naszym zrozumieniem i obserwacją świata napędzamy po prostu tą cyfrową transformację. Bardzo dziękuję. Rzeczywiście świadomość tego Cloud Experience, ona będzie budowała później jakość transformacji cyfrowej na, na, w takim długim, długim horyzoncie. Jarosław Maślanka, nasz gość, mówiliśmy o tym, jak Cloud Experience zmienia firmę i co dalej. Z zarządzaniem takim doświadczeniem transformacyjnym, cyfrowym, w jaki sposób to mierzyć i stosować. Bardzo dziękuję. Dziękuję.